Słuchajcie, moi drodzy, sobota na działce, pracuję też nie tylko w sobotę, ale też w trakcie tygodnia mamy środę, w środę też często Wam filmiki puszczamy, co robimy. Dzisiaj zajmujemy się, zobaczcie, tu już część roboty jest zrobiona, a część nie, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. Przekopujemy po prostu poplon, kiedy to robić. No, terminy są, jak teraz, po tych pierwszych przymrozkach, myślę, że to jest najlepszy termin. Oczywiście to jest uzależnione od tego, w jakiej wielkości macie ten poplon, bo zobaczcie, mamy w różnej wielkości poplony. Tu taka średnia wielkość, tu jeszcze malutki. Tak, także zobaczcie, to ładnie wzrasta, tak, tam troszkę łubinu wąskolistnego jest. Jest, co tam Ania jeszcze gryka, pomogli? Gorczyca, rzodkie foleista. Rzodkie foleista, tak. I to ładnie, zobaczcie, się komponuje. A zobaczcie, jaka ściółka wspaniała, jak ta ziemia ma dobrze teraz pod taką pierzynką. Ale trzeba przykopać. Bardzo ładnie to wygląda. Bo my sadzimy nawozy. Te nawozy sadzimy nie jako osłonę, jako ściółkę, tak? Tylko chcemy mieć próchnicę. Więc jako taki nawóz zielony. Więc trzeba przekopać. Do przekopania. Dobra, moi drodzy. Więc co jeszcze my dajemy? Dajemy takie, zobaczcie tutaj, co mamy, że tak powiem. Każda materia organiczna jest dobra. Tu mamy takie resztki obornika. Też jest fajna rzecz. Ze słomą, taki już przekompostowany. Tak, on jest mocny, przekompostowany. Także sypiemy, tam się, jak to się mówi, nie szczypiemy. Jak macie obornik lepszy, to lepszy dajecie. Jak macie kompost, to i kompost oczywiście możecie dać. Po prostu teraz na jesieni dajemy te, jak to się mówi, organiczne nawozy. Wzbogacamy glebę nawozami właśnie zielonymi, obornikiem przekompostowanym, przeleżanym i właśnie kompostem. I jedziemy. Bo właśnie, tutaj przekopujemy to. Właśnie każda taka materia, słoma, poplony, nawet nawozy zielone, tak, obornik, tak jak powiedział Krzyś, kompost, to wszystko właśnie służy tworzeniu próchnicy. I kiedy wapno dajemy po tym? Mówią książki, żeby przeczekać 4-6 tygodni. 6 tygodni, tak. Dajecie wapno. A i jeszcze właśnie ważna taka rzecz, że jeżeli chcecie, żeby Wam się tworzyła próchnica, a nie żeby tutaj to się mineralizowało, czyli tam sobie znikało w postaci dwutlenku węgla i wody, to musicie zadbać, żeby mieć właściwe pH gleby. Te takie zasadowe, no takie z 5,5. Nie może być za kwaśna ziemia i nie może być zbyt zasadowa, bo wtedy próchnica się nie mamy będzie tworzyć. Mamy 10 października, więc wapno dajemy mniej więcej, tak. Ja wiem, że ja mam dobre pH, ale też wapno dajemy wtedy, gdy chcemy utrzymać te dobre pH. Tak. O. Tak się przyjęło, także dajemy i oborniczka, i wapno. Ale nie jednocześnie, tak? Także musicie zrobić odstęp. To wapno nie może tam dotykać obornika. Także teraz przekupujemy ten obornik tak głębiej, a potem na wierzch rozsypię wapno i już tak płycej przemieszam. Wapno tam ani nie zamarza, ani nie wysycha, więc tak jest w porządku. Ja mówię o granulacie. I do ziemi, do ziemi. Troszkę się na powietrze ta gleba. Och. I mamy po prostu już taką glebę. Trzeba będzie to coś przykryć, tak, jakąś słomą może. Tak, przykryję słomą, bo ja to nie dam rady patrzeć żeby na... Żeby nie było erozji tej gleby. Tak. Po prostu niektórzy nie dają, ale my dajemy. No po prostu to jest chyba lepiej według nas. Pewnie, że tak. Tu w ogóle nie ma o czym mówić. Też dłużej wtedy mikroorganizmy działają, bo jest cieplej im, tak, dłużej. Także... A najważniejsze w tym wszystkim jest zdrowie. Zobaczcie, malutki zagoneczek. Troszkę się zmachałem. Ale serduszko pracuje, mięśnie pracują, stawy pracują, to wszystko jest ważne. Może ważniejsze nawet niż ten kawałek poletka. Także panowie, panie też wychodźcie do takich drobnych prac ogrodniczych. Zobaczcie, troszkę się sypałem, ale po prostu to jest ta radość kopania, ta radość ogólnie uprawiania ogródka. Polecam wszystkim, i młodym, i troszkę starszym. Także no cóż, moi drodzy, także jeszcze raz powtarzam, jak nie zdążycie, to i możecie to wiosną skopać, tak? Ale myślę, że największa wartość jest teraz, kiedy one jeszcze są takie zielone, zobaczcie. I sobie ładnie się... Znaczy wiesz, Krzyś, są różne metody, bo niektórzy w ogóle zostawiają, aż przymrozek zetnie i tak sobie to leży. I też, tak. I też może być, tak? Też tam powciągają powoli te dżownice, to się wszystko porozkłada. No ale ja z racji tego, że my tutaj obornika używamy, to no musiałam przekopać, chociaż nie jestem zwolenniczką kopania. Troszkę azotu poszło, bo ten właśnie... No, trzeba zakryć. Łubin bardzo dobrze wiąże. Korzenie jego bardzo dobrze wiążą azot do gleby. Także po prostu gleba jest lepsza. Zmęczyłem się, kończę już. Jest cieplej, jest moc. Pozdrawiam wszystkich. Wchodźcie na sobotę na działce.com.pl. Kupujcie kalendarze. Jak chcecie zniżkę, to piszcie. To na pewno jakąś cenę obniżę, jakąś promocję.
ale to musicie się odezwać w komentarzach, że Wam się podoba kalendarz, ale może kapka jest za drogi, więc może ponegocjujemy ceny, więc może będzie po 10, może nawet taniej. I cóż, moi drodzy, komentujcie, lajkujcie i po prostu wspierajcie nasz kanał. Cześć!